show for show you go. Laugh at my banter. Bite toe my toe for show. You won't give me an answer. Drink me a beer, cold beer. Change my euros to zloty. Wake up your bed, my hand all over your body. Jest dzisiaj czwartek, a we wtorek wróciłam ze Stanów po dwóch tygodniach i stwierdziłam, że jest to dobra okazja na nagranie takiego self-care recovery day po podróży. Ponieważ po pierwsze, jestem jetlagowana na maksa. Myślałam, że nie, bo pierwszej nocy zasnęłam normalnie, ale dzisiaj zasnęłam o 5 nad ranem i obudziłam się o 12. Aktualnie jest 13:13. Więc jest już dość późno, ale wiecie, potrzebowałam trochę snu, a dosłownie przewracałam się całą noc z boku na bok. A po drugie, jakby czasem ciężko wrócić do rzeczywistości po wyjazdach. Jesteście gdzieś, cały czas coś robicie 2 tygodnie z jakimiś konkretnymi osobami i potem jakby nagle wracacie do swojego życia i nie wydaje się to już tak ciekawe i no wiecie, po prostu trzeba się przestawić, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię taki dzień, gdzie po prostu zadbam o siebie, to będzie taki mój proces właśnie powrotu do rzeczywistości. Ale tymczasem czas na śniadanie, także smacznego. Właśnie jeszcze feel of the day check, zwykła bluza i takie czerwone dresy. Stwierdziłam, że wygoda przede wszystkim. Też chyba raczej nie będę nigdzie dzisiaj wychodzić, także tak po domowemu, ale ogarnęłam się, w sensie zrobiłam makijaż, bo zauważyłam, że jak robię makijaż, to po prostu potem czuję się taka bardziej ogarnięta przez cały dzień. Jakby put together i bardziej produktywna. Teraz czas na chwilę journalingu. Jest to coś, co bardzo pomaga mi oczyścić głowę. Po prostu to, co mi tam ciąży, spisuję to i jakby jakoś się to w miarę ulatnia potem. Już zapisałam chyba jedną stronę po powrocie, ale dzisiaj chcę zrobić sobie taki update. Ale do tego oczywiście musi być muzyczka. Mam jeszcze niezedytowane 2 filmy ze Stanów, więc teraz chwilę będę po prostu edytować. Nie wiem, czy to skończę, pewnie nie, ale wiecie, mam teraz jeszcze ferie, więc chcę wykorzystać ten czas, bo potem ciężko jest za to zabrać, więc im szybciej, tym lepiej. Dzień dobry, odzywam się już do Was troszkę później, ponieważ jest 17:14, ale przynajmniej skończyłam edytować cały film. Myślałam, że tego nie zrobię, ale jakoś tak dobrze mi się dzisiaj edytowało, for some reason, więc skończyłam całość i będzie on w sobotę. W sensie, jak oglądacie ten, to i tak już on jest na kanale i zapraszam oczywiście do obejrzenia. Pokazuję tam, jak wygląda życie na amerykańskim uniwersytecie i na kampusie. Do mnie przyszła Małgosia. Pomagała mi edytować, ale tak, w sumie teraz chwilę sobie chcę po prostu tak poleżeć i nic nie robić i odezwę się do Was, jak będę jeszcze się ogarniać potem. Było już jakieś 2,5 godziny, odkąd się do Was odzywałam, ale w sumie to zrobiłam trochę rzeczy w międzyczasie, ponieważ zjadłam obiad i potem pojechałam odebrać zamówienie z Empika, potem do mojej babci i potem jeszcze do sklepu z moim tatą jakieś tam spożywcze rzeczy, ale wróciłam i chcę Wam pokazać książkę, którą właśnie odebrałam z Empika.
Jest to Atomic Habits. Ogólnie już o tej książce słyszałam wcześniej i chciałam ją przeczytać, a potem jak pojechałam do Stanów, zobaczyłam, że Hugh ją ma u siebie, więc zaczęłam ją i przeczytałam po wtedy 40 stron i bardzo mi się spodobała, w sensie taka, to jest książka typu samorozwój, tłumaczy ona, jak budować nawyki tak, żeby one z nami zostały, a nie wiecie, jak na przykład nowy rok, nowa ja i wstajemy wcześniej przez pierwsze 3 dni i potem jakby to się rozmywa. Tylko właśnie ona ma nas nauczyć po prostu stawać się lepszą wersją siebie. Taki bardzo klisze powiedziany sposób. Ale naprawdę mi się podobała. Także nie mogę się doczekać, aby ją przeczytać. I w ogóle chcę wam jeszcze coś pokazać, o czym kompletnie zapomniałam. Ale będąc w Barnes & Noble, kupiłam sobie taką mega słodką zakładkę z Harry'ego. Nie pytajcie, ile to kosztowało. Kawałek kartonu. Jest tu taki Dumbledore. I tu jest cytat z książki "So we must all face the choice between what is right and what is easy." I uznałam, że jest bardzo słodka i chciałam też mieć taką mini pamiątkę. Teraz chcę chwilę poczytać książkę, którą aktualnie czytam już od jakichś 2 miesięcy co najmniej. Ale ostatnio się tak na serio za nią wzięłam i jest to Secret History. Mam ją oprawioną w gazetę, więc nie widać okładki, ale książka mi się naprawdę mega podoba. Jest to jakby tak na maksa Dark Academia vibes. Nie wiem nawet, czy tak to się mówi, ale jakby opisuje ona po prostu studentów z college'u w Stanach, w stanie Vermont, którzy studiują jakby grekę. To jest takie jakby zagadkowe, tajemnicze, wiecie. Jakby ma ona mega wyszukany język, dlatego tak wolno mi idzie, bo przeczytanie jednej strony i zrozumienie jej zajmuje kilka minut, bo są tu naprawdę strasznie takie rzadko używane słowa. Na przykład jak czytałam też Hugh kawałek, to on nie znał połowy z tego. Także tak to właśnie wygląda, ale to nadaje klimat tej książce. Ten taki wyszukany język i forma. Jest 22:10 i idę się umyć. Ogólnie wczoraj już sobie robiłam taką reset bath, gdzie po prostu sobie poleżałam dłużej, odpoczęłam, umyłam włosy, wszystko. Więc dzisiaj idę się po prostu tylko tak umyć i potem mierzę się za pieczenie, bo pieczenie to jest taka moja little therapy i będę piec ciasto ucierane z malinami. Wcześniej już je kilka razy robiłam, tylko że z truskawkami. Zobaczymy, jak ono wyjdzie z malinami. Tylko czekam, aż moi rodzice skończą oglądać ten serial. I dlatego w międzyczasie idę się myć. I'm done dealing with attitude. I'm past your stress about what I do. Your obsession with my life, you can't control what you lose. All lies, you tell them all the time. If you were truly thriving, then I'd hope you focus on you. So complicated, yet my light always blocks your shade. I set a higher tone without you, receive more accolades. You'll try to hold me up, to let me down. Obsessive thoughts intrude your mind. Freed myself, unfreed my time. So pressed to take away what's mine. I know I hurt you, but don't forget I felt the same hurt you caused me to. Then again, your anger only comes from fear that I'll be exactly what you said again. Live with your decision. A chance shouldn't have tried to play me. Judas to your team, that news got you hazy. Guilt drives them crazy, fuck you, pay me. Give me the loop, bit, I'm more than no safety. Treat them like a little nigga is what it is. Jestem już u siebie w pokoju i powiem wam, że pieczenie, które miało być małą terapią, okazało się, że przysporzyło mi jeszcze więcej problemów nerwowych, ponieważ to ciasto nie chciało się upiec. Ja już je robiłam parę razy i nigdy nie było z tym problemów, a dzisiaj musiałam je piec chyba 40 minut dłużej niż jest w przepisie. Nie wiem, może użyłam mniejszej blaszki, przez co, wiecie, nie chciało jakby się ściąć i po prostu już raz je wyjęłam.
bo po brzegach sprawdzałam i było ok. W sensie wydawało mi się, że wbiłam patyczek do środka, ale chyba jednak nie. I musiałam je potem z powrotem wsadzać i czekać kolejne, nie wiem, 10 minut. Także jest już 1:35 w nocy. Miałam iść dzisiaj wcześniej spać. Znaczy i tak nie sądzę, żebym zasnęła przed tą godziną, ale no wiecie. Także to już było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam do subskrybowania kanału. A ja już lecę spać, także...